Sprawiedliwość dochodziło do władzy w 2015 roku. Wojsko Polskie liczyło około 95 tysięcy żołnierzy. Dziś liczy 128 tysięcy żołnierzy. Ale to jeszcze wciąż zbyt mało. Dziś rozpoczynamy kolejną edycję kampanii społecznej Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. Podczas tej kampanii w ubiegłym roku złożono około 43 tysięcy wniosków o przystąpienie do Wojska Polskiego. W październiku ubiegłego roku na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie uczestniczyłem w ważnym wydarzeniu. 1800 żołnierzy złożyło przysięgę. To żołnierze, którzy właśnie wybrali służbę w Wojsku Polskim poprzez kampanię Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. Ale powtarzam raz jeszcze, to wciąż zbyt mało. Polskie siły zbrojne powinny być liczniejsze. Unowocześniane są poprzez kupowanie najnowocześniejszego sprzętu. Wspomnę chociażby system Patriot, rakiety HIMARS o zasięgu do 300 km, czy teraz finalizowane umowy, negocjacje w sprawie kupienia najnowocześniejszego samolotu F-35. Ale żołnierzy musi być więcej. Żeby tak się stało, powołałem pełnomocnika ministra obrony narodowej do spraw kampanii Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. Tym pełnomocnikiem został pan generał Artur Dębczak. Przez ostatnią kadencję był zastępcą szefa dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Wykazał się zdolnościami, talentami w tworzeniu tej najmłodszej formacji, najmłodszego rodzaju Polskich Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej. Liczę, że pan generał swoje umiejętności, swoje talenty spożytkuje, żeby jeszcze bardziej zdynamizować proces naboru do Wojska Polskiego. Dziś rozpoczynają się ferie zimowe, a więc tu w kurorcie Wistebnej są już busy rekrutacyjne. Busy, w których po Polsce jeżdżą, szczególnie właśnie w kurortach, żołnierze, którzy pokazują, omawiają, w jaki sposób można rozpocząć służbę w Wojsku Polskim. Co oznacza służba w Wojsku Polskim? Zachęcają do tego, żeby swoją przyszłość młodzi ludzie związali z Wojskiem Polskim. Zadaniem pana generała Dębczaka jako pełnomocnika będzie wykorzystanie potencjału, jaki mamy, jeżeli chodzi na przykład o klasy mundurowe, jeżeli chodzi o Legię Akademicką, jeżeli chodzi o organizacje proobronne. Zależy mi na tym, żeby Wojsko Polskie było coraz liczniejsze. Moją troską jako ministra obrony narodowej, ale także troską prezydenta Rzeczypospolitej, zwierzchnika Sił Zbrojnych, pana Andrzeja Dudy, jest to, żeby wynagrodzenie żołnierzy Wojska Polskiego również było godne. Dlatego podwyżki w wynagrodzeń uposażeń żołnierzy Wojska Polskiego kolejne. Jeszcze wyższe niż w roku 2019. Od 1 stycznia tego roku, zaraz po uchwaleniu budżetu państwa, żołnierze średnie, przeciętne wynagrodzenie żołnierza Wojska Polskiego razem z dodatkami będzie wynosiło ponad 6100 zł. To 570 zł więcej niż w roku ubiegłym. Jeszcze raz podkreślam, bezpieczeństwo jest priorytetem polskich władz, polskiego prezydenta, polskiego rządu. Żeby Polska była bezpieczna, Wojsko Polskie musi być wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i musi być liczniejsze. Temu służy kampania Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. Zachęcam wszystkich tych, którzy zastanawiają się, w jaki sposób służyć ojczyźnie. Zachęcam do tego, żeby przystąpili do Wojska Polskiego. Dziękuję. Dziękuję panie ministrze.